mieliśmy kiedyś pieska, zmarł w zeszłym roku, no i w tym roku padła decyzja, że weźmiemy pieska kolejnego. Tym razem na stałe. Mieliśmy przyjechać na adopcję właściwie, tylko no ale się stało tak, że bierzemy na stałe. Na razie tymczasowa, ale już z nim spacerujemy 2 miesiące, także znamy się. To nie pod wpływem akcji go bierzemy, tylko po prostu taka była decyzja wcześniej. Wczoraj na początku pamiętam, że pierwsza informacja była o 78 pieskach, potem myślę, że przekroczyło to 100. Dzisiaj na pewno już myślę, że poszło ponad 100 psów. W zasadzie wyadoptowały się wszystkie psy, które nadają się do domu. Bardzo dużo tych psów zostało zaadoptowanych potencjalnie do domów stałych, co jest wspaniałe. Czym się różni adopcja tymczasowa od adopcji stałej? Po prostu bierzemy pieska na akcję mrozy, dostajemy taką samą umowę, tylko jest zaznaczone, że jest to dom tymczasowy. I przetrzymujemy pieska tyle, ile możemy u siebie. Dom tymczasowy ma możliwość szukania domu stałego pieskowi, więc najfajniej jak dom tymczasowy robi psu zdjęcia, wiemy też dzięki domu tymczasowemu, jak pies się zachowuje w mieszkaniu. Mamy nowe, fajne informacje, które pomogą nam w wyadoptowaniu go później. Adopcje tymczasowe zazwyczaj są szybsze, chyba że psiaki są na liście psów lękliwych, no to wtedy musi być konsultacja z odpowiednią grupą Dog Alert. Natomiast można wziąć psiaka dzisiaj tutaj od ręki. Normalnie jest dużo dłuższa procedura. Bardzo dużo darów otrzymaliśmy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Jedzenie, karma, koce, też sprzęt dla piesków, ponieważ mnóstwo psów poszło na te domy, wydaliśmy mnóstwo sprzętu, ale też mnóstwo sprzętu otrzymaliśmy, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Thank you.